Cześć, cześć żyści, z tej strony Rizrox do porannej kawy. Mam nadzieję, że Wam minął weekend. Mi minął całkiem nieźle. No i słuchajcie, w tle tutaj będzie leciał oczywiście SnowRunner. Włączyłem sobie kołpa, żeby sobie jakiś nagrać materiał w tle. No i słuchajcie, gwiazdą tego materiału będzie Josh. Natrafiłem na tego gościa, który po prostu to co wyprawiał, no to... To było naprawdę to było naprawdę coś. Wysłałem wcześniej. Przed, przed wyjściem tutaj na live'a, wysłałem wcześniej zaproszenia, bo chciałem sprawdzić, czy coop będzie działał, czy, czy można się pozapraszać poprzez Xboxa, i można, dlatego no, przyszło, szykowałem sobie to przed wieczornym live'em, no, bo nagrywam ten film w, w niedzielę o 16.21, a Life'a będę o 20.00 robić z widzami, więc musiałem sprawdzić wcześniej, czy wszystko będzie chodzić. I słuchajcie, mamy gwiazdę naszego filmu w tle, to jest właśnie Josh. I on tutaj sobie, no, sobie wyciągnął scouta, wyciągnął sobie ciężarówkę i ma tutaj najwyraźniej jakiegoś Buga takiego dziwnego. I później w, w kolejnym filmie, w, w dalszych częściach filmu tego. Będzie chciał sobie pewnie powtórzyć tego buga, no i jedna osoba też tutaj dołączy, Avekoxu, czyli Nikodem też dołączy i też tam będzie ze mną oglądać tego Josha, co on tam wyprawia. W każdym razie, słuchajcie, ja robiłem w sobotę live'a, no i się okazało, tam jedna osoba napisała, że nie słuchać gry i rzeczywiście miałem awarię. I całkowicie o nie zapomniałem, bo ja zrobiłem film o buracie i on też jest bez dźwięku, też gry nie słychać. I słuchajcie, okazało się, że był jakiś problem ze sterownikami od karty dźwiękowej czy od czegoś. I dzisiaj rano zainstalowałem Windowsa od nowa, zainstalowałem sterowniki, zainstalowałem wszystkie aktualizacje Windowsa, klucz aktywacyjny wpisałem oczywiście, bo mam oryginalnego Windowsa. I zainstalowałem tylko i wyłącznie obs -a. I słuchajcie, dzisiaj będę streamować. Mam już kompa zrobionego w zasadzie tylko pod streamowanie live'ów, tylko pod OBS-a, więc powinno wszystko grać. Zresztą sprawdzałem, że wszystko gra. No i tutaj też, zresztą teraz też nagrywam film. Na tym już nowym zainstalowanym windowsie, no jedyny minus był taki, że przy OBS-ie musiałem tam dużo ustawiać, bo wiecie, że my tutaj, jak przed chwilą, były takie, takie scenki stawiam no i niestety dużo musiałem 9 takich scenek, źródła danych, to wszystko powpisywać, poustawiać, troszkę było roboty. No i oczywiście konfiguracja OBS-a, ale mam już zrobioną, więc wszystko gra. No i dzisiaj, dzisiaj. Live z widzami, pierwszy live z widzami, jestem ciekaw, jak to w ogóle. No, szkoda, taki był fajny amerykański, szkoda. Zobaczę, jak to w ogóle wyjdzie, jestem bardzo ciekaw. No i dobra, słuchajcie, z takich wydarzeń troszeczkę ze świata. Wydarzenie E3 2021, oficjalnie bez wydarzenia na żywo, trwają prace nad edycją online. Słuchajcie, tutaj już się przygotowują, że COVID jeszcze potrwa, więc no niestety, no, no tak podejrzewam, że będzie i ja niestety uważam, że ten COVID jeszcze tak z dwa lata albo rok spokojnie potrwa. Ostatnio rozmawiałem, mój pit podwiózł mój menadżer z klubu, no i tam trochę zamieniliśmy słowo, a tam zapytał, ja mówię, o słuchaj, Kierownik ze mną podpisał umowę na czas nieokreślony, więc super nie, no to fajnie fajnie. Ja a, a. jak wróci, a jak teraz wracamy, to, to będziesz miał czas piątek i sobotę pograć, a ja mówię, no sobotę spoko? Piątek, to nie wiem, ale no nie wiem, nie jestem pewien. No i yy, myśli, że już w maju wrócimy, że już kluby wrócą i tak dalej. A mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że to jeżeli będą restauracje, to w jakimś takim reżimie totalnym. A kluby wydaje mi się, że nie wrócą, więc tutaj, no niestety, z klubami będzie lipa, i tutaj widzę, że wydarzenia, które się robią, to też, to też online. Zresztą wie, wiecie, że te wydarzenia online to nie jest to samo, co jednak mm, jakieś targi czy takie rzeczy, to jest całkowicie co innego. I, i, tak, za, i tak naprawdę, mówiąc, jak są konferencje Apple'a, na przykład, jak pokazywali nowe produkty, to też nie czuć było takiej. No to nie było to jak żywa publiczność reagująca, prawda, to jest całkowicie co innego, więc, no... Te trzy mi się wydaje, że nie będzie miało jakiejś genialnej oglądalności, ale zobaczymy. E, dobra, kolejny newsik. E, to jest, to teraz wam powiem o grze, o której e, mnie się pytał e, Razerowski. Parę razy się pytał, czy Doom Eternal zainstalowałem, czy grałem, czy testowałem. Nie, nie grałem. Nie przepadam za grami, które są bardzo um, takie brutalne, takie mega brutalne. A Doom Eternal jest bardzo brutalny. Um, może go sobie zainstaluję, żeby tylko zobaczyć, jak grafika wygląda. Ale w każdym razie, news jest taki, że Doom Eternal zarabia miliony bez lotboxów i mikroopłatności. No i w 9 miesięcy gra wygenerowała ponad 450 milionów dolarów. Więc słuchajcie, można robić gry. Bez jakichś tam dodatkowych mitro, mikrotransakcji, które świetnie zarabiają, i to jest ten i dum jest świetnym tego przykładem, i to takie newsy mi się naprawdę y, podobają. E, słuchajcie, kolejny, kolejne info, które wpadło mi y, w moją orbitę zainteresowania to jest PS5 y, PS5 przegr przegrzewa się z drugim SSD, słuchajcie. Na jednym z portali wpadła taka informacja, że jeżeli się doda drugi SSD do PlayStation 5, no to się przegrzewa. I słuchajcie. Parę osób to sprawdziło, i rzeczywiście, PlayStation 5 się przegrzewa, jeżeli drugi SSD do niego zamontujemy. No i Sony chce, to znaczy Sony, już zapowiedziało, że Nowo, nowy soft wprowadzi do PlayStation 5, który spowoduje, że no po prostu przetaktuje, nie przetaktuje, ale wprowadzi szybsze podkręci wiatraki po prostu w PS5 I wiecie co, ja tak na przykład sobie czytałem tam, że tam był problem z paroma Xboxami, że się przegrzały, jak, jak te nowe generacje się zaczęły sprzedawać. No i po tych paru, paru, nie wiem, z pięć takich było chyba sytuacji z tymi Xbox'ami, i po tych sytuacjach, tak sytuacja z Xbox'ami przycichła. A ja, co sobie sprawdzam jakieś tam necie, newsy, to co chwilę coś się dzieje z PlayStation 5, a to analogii w niej siadają, a to teraz się przegrzewa, a to coś tam. No słuchajcie, no tak, ocze, dla fanów PlayStation, to tak nieciekawe newsy, nie, że się przegrzewa. No chyba, że nie będziecie dysku drugiego ładować, no to wtedy spoko, nie, ale tak. Nie fajnie. Dobra. Słuchajcie, kolejny news to jest: yy, No, to mnie po prostu strasznie rozbawiło. Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, że mnie rozbawiło, jak jeden z amerykańskich yy, uczelni, jedna z amerykańskich uczelni chce uczyć yy, historii Ameryki poprzez yy, grę Red Dead Redemption 2 i Red Dead Redemption 1, tak w tym tygodniu, słuchajcie, rozbawiło mnie najbardziej. Jak wiecie, Joe Biden to nowy prezydent USA. I Joe Biden chce wiedzieć, dlaczego brakuje chipów do PlayStation 5 i Xboxów Series X i S i e, kart graficznych RTX serii 3000, czyli tam 3080, 90, 50 nie. I słuchajcie. A, i Radeonów RX serii 6000 też. I słuchajcie. Gościu Dał zrobił specjalny dekret, że w którym rozporządzenie to w ciągu 100 dni służby amerykańskie mają sprawdzić, jaka jest dystrybucja chipów, jaka jest dystrybucja, jak te chipy trafiają na rynek, jak są produkowane, jak, do, kiedy dosta, dochodzą do producentów takich jak Apple Sony i AMD, jak to się jest rozprowadzane później. I słuchajcie, i, a następnie chcę wprowadzić rozwiązania, które pomogą usprawnić, jeżeli jest jakiś problem yy, po drodze w, w trybie dystrybucji czy produkcji, to on chce przeznaczyć na to 37 milionów, żeby te produkty szybciej trafiały do odbiorców. No słuchajcie, no No nie, po prostu nie. No woda sodowa na mózg chyba padła. No wiecie co, no no żeby prezydent brał się za produkty produkowane przez prywatne firmy i żeby przyspieszał ich dystrybucję bo ludzie chcą grać na xboxach na playstation i mieć nowe karty graficzne no no rozbawił mnie ten news po prostu rozbawił mnie eee, słuchajcie no no bardzo mnie rozbawił no, w każdym razie, słuchajcie, wracając jeszcze do SnowRunnera, ja mówiłem na live, że sprawdzałem, czy test serwera ruszy, no i test serwera jeszcze nie ruszył, również nie ma info jeszcze o nowych ciężarówkach, nie ma info, są tylko nazwy map, nazwy nowego rejonu i prawdopodobnie Cattle Pillar będzie w, na nowej mapie, którym, który już teraz mamy jego odpowiednik w grze jest słaby, w ogóle ja nim nie jeżdżę. No i ja podejrzewam, że jeszcze trochę potrwa, bo na razie SnowRunner musi jeszcze bugi poeliminować, chociażby takie jak tutaj mieliśmy z kolegą Joshem. Joshem9931. No i, no i jest również troszkę bugów takich, gdzie ja gram na, na live to widzieliście, że są Gdzieś tam jakieś takie dziwne sytuacje się zdarzają, więc no podejrzewam, że najpierw patch, który będzie naprawiać bugi, potem ewentualnie jeszcze jeden patch i dopiero test serwera ruszy. Więc mi się wydaje, że tak z tydzień, z tydzień, może dwa, zanim ten patch ruszy. No i jak yy, ruszy, ja wcześniej nie mówiłem o. Yy, nie robiłem filmu z, no z tym, co będzie, no bo. Stwierdziłem, że teraz y, takie oblężenie było kanałów, tyle było informacji o tym, że bym się trochę dublował. A poza tym też nie miałem za bardzo materiału, żeby zrobić y, bym, takie omówienie, więc stwierdziłem, że jak będę coś wiedział odnośnie nowego pacza, to powiem to po prostu w porannej kawie. Albo będę o tym mówić na live streamach, i wtedy, no i wtedy będziecie wiedzieć, bo i tak często wchodzicie do mnie na, na live'y, albo sobie odsłuchacie poranną kawę, no i wtedy będziecie wiedzieć. A takich recenzji, albo takich info spacza nie będę robić, no bo, no bo też te informacje się zmieniają. Ja też ostatnio czytałem, że mm, miało być coś wprowadzone, wyszedł pacz, nie zostało wprowadzone. Ja to już bym powiedział w filmie, i potem Rizrock mówi, że będzie to i to, więc. Więc sobie to zostawię po prostu na poranną kawę i na live'y, Co jeszcze? Dobra, słuchajcie, jeszcze chciałem Wam jeszcze, ja w... mówiłem chyba w zeszłym tygodniu, ale i tak, może się i powta... powtarzam, ale i tak chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie mojego kanału. Mikrofonik, którym robię live'y i na którym nagrywam teraz filmy, to jest dzięki, dzięki Wam, tak prawdę mówiąc, więc bardzo dziękuję. No i również yy, dziękuję bardzo za subskrypcję, bo już osiągnąłem ten limit, pułap, yy, pierwszy pułap, czyli liczbę godzin. Myślałem, że to będzie mi strasznie trudno wyrobić te, te godziny, które trzeba yy, mieć wyrobione, ilość tych godzin, tam jest 4000 godzin. I ja po pierwszych filmach, jak tam rzucałem, to, to tam miałem naprawdę bardzo mało tych godzin. No, ale potem kolejne filmy, kolejne, kolejne, i jak zacząłem live robić, to te godziny zaczęły bardzo szybko wpadać. No i mam już ten limit wyrobiony. Teraz mi zostało te 1000 subskrypcji zrobić. No, mam w tej chwili na dzień dzisiejszy, jak teraz nakręcam, to czy nakręcam, jak nagrywam poranną kawę, to już szybko sprawdzam, ile mam teraz subskrypcji. Słuchajcie mam 367 367 I dzisiaj będę prowadzić live'a Mam nadzieję, że mi troszeczkę wzrośnie No i może za miesiąc, za dwa Osiągnę ten, ten magiczny Te magiczne 1000 subskrypcji O właśnie chciałem wam jeszcze pokazać, że tutaj Awe Awe Cox 3783 Wszedł, no i to jest Nikodem z live'ów Nikodem pewnie dzisiaj Ten będzie chciał sobie pograć Pewnie już się bardzo ucieszy, że tutaj będzie na, na filmie w porannej kawie, ale dzisiaj na live'ie, dzisiaj w niedzielę wieczorem 19.30 na Discordzie będę szukać osoby do live'a. Bardzo prosto jest to zrobić: wystarczy założyć live'a prywatnego i wysłać na Xboxie zaproszenia, żebyśmy mogli dołączyć. No i to wszystko, nie? I wtedy będzie live z widzami. I słuchajcie, pierwszy raz będę robił live'a z widzami, więc bardzo się cieszę, że mam moich trzech muszkieterów, moich moderatorów, którzy będą mogli ogarnąć e, czata i którzy tam też e, na czacie podpowiadają, e, uczą i, no i mówią mocno ranerze, gdzie ja przed jakiegoś niezwyczaju komentarzu, a oni tam podpowiadają. Więc bardzo wielkie dzięki dla Was, chłopaki, również e, dla Rejzerowskiego, Pawła i dla mm, Pipka. Dobra, słuchajcie, to tyle dzisiaj w porannej kawie. Mam nadzieję, że Wam się moje lifey podobają, moje filmy podobają. Życzę Wam miłego tygodnia, fajnego weekendu i do zobaczenia w następnej porannej kawie. Z tej strony Rizrox. Do zobaczyska. Cześć.